Dramatyczna niedziela. No właśnie, bo tego dnia będę wrzucać takie materiały z pogranicza gramatyki, takie lekko zahaczające gramatyki, jednym paluchem. Dziś chciałbym opowiedzieć Ci o istotnej kwestii. O takim dużym błędzie, który można łatwo wyeliminować i po prostu brzmieć lepiej. Nie jest to kardynalny błąd, przez który na przykład ktoś nie zrozumie, co do niego mówisz, ale jak wyeliminujesz ten błąd, to od razu ta osoba będzie patrzeć na Ciebie bardziej przychylnie. A chodzi o wymowę wyrazów z końcówką ED. Oczywiście w języku angielskim. I najczęściej są to po prostu czasowniki w formie przeszłej. Regularne czasowniki. Czasem też przymiotniki. I już za chwilę przejdziemy do przykładów, ale warto tu ustalić taką jedną zasadę. Jeżeli się mylę, już teraz pisz w sekcji komentarzy, ale tak szukam w głowie i chyba nie ma takiego słowa z końcówką "-ed", które byśmy faktycznie wymawiali w języku angielskim jako "-ed". Dla przykładu mamy coś takiego. Ty pewnie wiesz, że nie powiemy worket, tak? Czy nawet worket? Zapomnij w ogóle? Nie było takiego czegoś, żeby nie weszło to do twojego mózgu i gdzieś tam się zagnieździło? Nie będzie też i teraz zamknij uszy. Playet nigdy nie będzie tak to brzmieć. Zatem jak będzie brzmieć? W większości sytuacji wyobraź sobie, że tego e tutaj nie ma. W większości sytuacji. I faktycznie te słowa będą brzmieć tak, jakby tego e tutaj nie było. Gdybyśmy to chcieli powiedzieć z jakimś takim <laughs> imitowanym akcentem, powiedzielibyśmy coś w stylu wekcz. Worked. Tu już pomijając tę pierwszą część, tak, że ona się trochę zmienia. Nawet jakbyśmy powiedzieli worked, worked. Okej, okay, nie najlepsze, ale nadal lepsze niż worked. I ty tych złych form nie słuchasz, prawda? Więc jeszcze raz możesz spróbować powiedzieć na taką nieco bardziej brytyjską formę. Worked, worked. Zaś Amerykanin ze swoim nieco niższym głosem zapewne powie coś w stylu worked, worked. I worked very hard. Zaś dla odmiany ze słowem plate to będzie właśnie brzmiało to dokładnie tak plate, widzisz to e, zapomniane, nie ma go, możemy to skreślić, tak dla naszej wyobraźni. Więc jest jakby jedna sylaba, plate nie played. To są dość popularne czasowniki w formie przeszłej, więc warto się z nimi zaznajomić. Jeżeli to work, mamy pracować, so worked, to jakby, że ktoś coś pracował, tak, w przeszłości. She worked, ona pracowała. Właściwie logicznie, ale nie chcę Wam za bardzo mieszać, jakby... Ona zapracowała. Bo też pas simple, czyli ona coś zrobiła i mniejsza o to na chwilę obecną. Jak myślisz, jak będzie z tym słowem? Na przykład on do mnie zadzwonił, tak? Użylibyśmy wtedy tego słowa. Called. He called me. On do mnie zadzwonił. Widzisz, znów nie ma tego e. Czy na przykład upiekł, ale też coś upieczonego, bo bardzo często te czasowniki w formie przeszłej są też przymiotnikami. No, co jakby wynika trochę z logiki angielskiego. So in this case we would say baked. Baked. And again, no e, no e, as we would say. Czy jest to zasada święta, że pomijamy to e? Niezupełnie. To znaczy, świętą chyba zasadą jest to, że nigdy nie powiemy tego w formie ed, ed. W większości przypadków po prostu pominiemy to e, ale musi wejść coś takiego jak może trochę wyjątki od tej zasady. I tutaj starałem się doszukać jakiejś analogii i chyba znalazłem. Jeżeli słowo, ten czasownik, kończy się na albo de. W tej swojej podstawowej formie albo te, jak tutaj, czyli need and want, potrzebować i chcieć, to wtedy z tego ed zrobi nam się id. Id. na przykładu need it, need it. No bo zobacz, mamy akurat tutaj dwa takie same dźwięki, tutaj podobne do siebie dźwięki, więc jeżeli byśmy tylko pominęli to e, to by było coś w stylu need albo want, nawet nie da się tego wymówić, więc jest to takie e, czyli so need it. She needed me. Ona mnie potrzebowała. Albo I want it. I want it. Widzisz, to jest bardziej I. Jeżeli byśmy powiedzieli I wanted, to tu jeszcze by przeszło, tak? Ale mamy tą pierwszą świętą zasadę, że nie mówimy raczej at na końcu. So, need it and want it. Spróbujmy jeszcze z takim słowem. Fade. Czyli znikać, blaknąć, nie jest to być może najpopularniejsze słowo, chyba że słuchasz metaliki. Fade to black, pozdrawiam, chociaż często w piosenkach to słowo występuje w różnej formie. I z końcówką ed, czyli że coś wyblakło, lub też przymiotnik taki wyblaknięty, pozbawiony kolorów, to jakbyśmy to powiedzieli? Hmm? Takie trochę podchwytliwe, bo niby ta ostatnia literka to jest e, ale zobacz, jaki jest dźwięk fade. To D jest tam na końcu, prawda? Fade. Więc skupiamy się na tym dźwięku. Więc z której zasady skorzystamy? No, oczywiście, że z tej. Faded fade czyli jakiś wyblaknięty, lub że coś wyblakło w przeszłości. Wyblakło czy też znikło. I tu Ci jeszcze jedną taką zasadę, taką ciekawostko zasadę. Natomiast jeżeli Ci się podobało, możesz po sobie coś zostawić, będzie mi z tego powodu bardzo miło, zostaw to koniecznie, bo wtedy ja jeszcze bardziej się postaram. Następny materiał będzie jeszcze lepszy. Hmm? A tą taką zasadą jest taka świadomość, żeby sobie sprawdzać, jak to brzmi, bo przecież możemy te wszystkie wyrazy teraz w telefonie, w komputerze, pewnie może nawet w telewizorze sprawdzić, jak to brzmi w wymowie. Mamy setki narzędzi. Więc Widzisz jakieś słowo, myślisz sobie, to chyba będzie tak brzmieć. Niekoniecznie, bo będą wyjątki od wyjątków, i jeszcze tam będą za nimi goniły wyjątki. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!